nazywam się Justyna Struzik. Julia Land. Działa? Ale ja mówię dosyć głośno, więc... Okej, to będę mówić tak. I dzisiaj właśnie przyjechałyśmy do was z Krakowa. Robiłyśmy wystawę niedawno Złość własnym głosem o sobie w ramach Queerowego Maja. Więc jeszcze trwa w ogóle. Jeszcze trwa i jeszcze jesteśmy trochę na świeżo i pewnie nie mamy wielu rzeczy ogarniętych też w głowie. Ale dzisiaj chciałyśmy porozmawiać między innymi o tym, co znaczyła ta złość w wystawie. I zanim powiemy, co właśnie znaczyła i dla kogo, to chciałyśmy powiedzieć o samym tym pomyśle, który może części z was jest znany, części nie. To był taki pomysł, na który wpadłyśmy zresztą w Warszawie, jak byłyśmy tutaj w zimie. I no, jakoś tak uznałyśmy, że może po prostu zbierzemy różne głosy indywidualne i zbiorowe. Jak chcesz, to właśnie przerywaj. No. Chodzi o to, że my same byłyśmy po prostu wkurwione, bo to było zaraz po tych debatach w Sejmie. I przyjechałyśmy do Warszawy i był jakiś protest i coś. I strasznie dużo było na Facebooku po prostu złości różnych osób ze środowiska LGBT. No i właśnie chciałyśmy zbierać te głosy i dać ludziom, niekoniecznie artystom, ale ludziom po prostu szansę wyrazić tą złość w jakiś tam pozytywny sposób, w sensie przez sztukę. No tak, i zastanawiałyśmy się właśnie, co nas czeka, jakie są niebezpieczeństwa. Jednym z takich niebezpieczeństw, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy byłoby to niebezpieczeństwo, czy bardziej wyzwanie, było to, że ta złość może na przykład być przyjąć jakąś formę seksistowską czy rasistowską, tak jak działo się to czasami właśnie w przestrzeni internetowej w związku ze złością na polityków, polityczki i tak dalej. I bałyśmy się, że także będzie wyglądać tak nasza wystawa, to znaczy, że będzie takim jednym jakby wielkim gównem, w którym będą wychodzić różnego rodzaju rzeczy. Nie wiedziałyśmy, czy to dobrze, czy źle, ale jakby istniała w nas taka obawa. I zbierałyśmy te zgłoszenia, pomysły, idee, już jakby konkretne prace również. Były nadsyłane one jakby z całej Polski. Wystawa ostatecznie się odbyła niedawno, czy jeszcze się odbywa właściwie. I to, co jakby nasza taka pierwsza refleksja w momencie, kiedy zbierałyśmy tę wystawę, to przede wszystkim to, że ta złość przybrała bardzo różne formy i bardzo różni byli jej adresaci i adresatki. Byli to zarówno, właśnie można powiedzieć, generalnie system polityczny, ale był to także sam ruch LGBT, queer, jakkolwiek byśmy go nazwali, czy je jako ruchy. Była to też jakaś taka złość biograficzna, zapisana w narracjach konkretnych osób. No i to, co jeszcze może powiemy zanim... Aha, ty już pokazujesz. Myślałam, że to cały czas jest wstęp dalej. I to, co było jakby dla nas istotne, to, że tę wystawę tworzyły osoby, kolektywy, grupy, zarówno część osób, która identyfikuje się jakoś w przestrzeni jako artysta, artystka, jak i osoby, którym jest bliżej do aktywizmu. I jeszcze nie powiedziałam jakby może tego, że istotne było dla nas to, że jakby chciałyśmy zobaczyć, w jaki sposób złość, która jest w pewnym sensie ambiwalentna, to znaczy może być destrukcyjna, jak i twórcza, w jaki sposób, już zapomniałam, co chciałam powiedzieć, w jaki sposób ta złość, dobra, powiedzmy, że jest ambiwalentna i twórcza i w jaki sposób może przerodzić się na aktywizm, bo przyglądałyśmy się historii właśnie ruchów na całym świecie i uznałyśmy, że ten aspekt na przykład twórczy jest tutaj niezwykle ważny. No i teraz może coś o tym, co się znalazło w tej wystawie. No, tu właśnie jakiś tam pierwszy motyw, który mi przyszło do głowy, to był ten motyw z przemocą. Właśnie była bardzo taka poruszająca praca. Aha, jest. To jest praca Przemka Branasa, który to jest dokumentacja z performance'u, w którym on po prostu właśnie tak skacze i krzyczy, kto nie skacze jest pedałem. To jest, nie wiem, czy w Warszawie wiecie o tym, ale w Krakowie właśnie tak... Aha, to jest tak samo, okej. Myślałyśmy, że już lepiej. No.
No i on to robi, aż po prostu jakby zemdleje na końcu. Jeszcze może... Praca tak zwana Piñata Polska, czyli to już jakby wszystko wiadomo. Na wernisażu można było właśnie bić takie piñata i wysypały z niej teksty z Forum Fronde, takie nieciekawe teksty. No. Generalnie może po prostu puścimy też właśnie teraz, jakby może sobie przejrzeć katalog i zobaczyć tam szczegółowo. Też całkiem właśnie taką pracą, która na przykład na mnie osobiście, jakoś do mnie się bardzo, znaczy nie do mnie się odniosła, ale na mnie zrobiła jakieś wrażenie, czy mnie jakoś dotknęła, to była praca Tomka Sikory, który odniósł się do tego, w jaki sposób, on akurat mówił o Marszu Równości Krakowskim, w którym to w zeszłym roku podczas marszu padły podziękowania wobec prezydenta Obamy za jego politykę pro-LGBT, powiedzmy. I Tomek trochę tak jakby w kontrze do tego, jaka narracja jest obecna w marszu, stworzył takie instalacje wraz z performancem podczas wernisażu, w której to odniósł się do historii Bradley'a Manninga, który udostępnił różnego rodzaju nagrania z wojny w Iraku, WikiLeaks, i który później oczywiście trafił przed sąd, właściwie zanim został osądzony, już został skazany przez Obamę właśnie. No i generalnie był torturowany między innymi przez to, że został pozbawiony ubrania i dostępu do wody, i Tomek jakby odegrał tę sytuację i wprost miało być to w jakimś sensie odniesienie do proamerykańskiej czy proimperialnej, znaczy budowania sojuszy takich dosyć niebezpiecznych z imperium. Jeszcze może powiemy o bardziej taka intymna złość. Właśnie to tak się złożyło, że to były wszystkie trzy prace takie bardziej intymne, skierowane jakby wewnątrz i w swojej biografii. To były prace przez kobiet, tak? Czech kobiet. To jeden plakat Ady Augustyniak, która pokazała, jak złość, po prostu jej, jakby, że ta wewnętrzna złość, która zostaje jej w organizmie, jakby powoduje ból jakby fizyczną. Ona miała taką sytuację. Jeszcze Katarzyna Perlak, to jest ten plakat, to jest jej chyba zdjęcie z komunii z napisem "Once a time I used to be a good girl", czyli kiedyś byłam dobrą dziewczynką. I ona, jakby akurat ona teraz czuje, że nie może mieszkać w Polsce, ona mieszka w Londynie. Jeszcze animacja Lidki Krawczyk, która pokazuje może złość na właśnie na rolę genderową, w której się znajduje jako matka i jako kobieta pracująca właśnie. Jeszcze mamy, może jeszcze pokażemy, może to być... Święty Kościół, wielki biznes, politycy... Oczywiście dużo było takich prac, które bezpośrednio się odniosły po prostu do sytuacji politycznej. I właśnie dostaliśmy dużo teledysków, co było ciekawe, że chcieli jakby w ten sposób swoją złość wyrazić. Pora wyjść na ulicę. Głos mam posłanka Krystyna Pawłowicz, Sprawiedliwość. Nie, jest niedopuszczalnym nadużyciem tych działań szkodliwych dla Polski ze strony władz. Tych działań szkodliwych dla Polski ze strony jest władz. Jest niedopuszczalnym nadużyciem. Nie. Z wypowiedzi naszych członków komisji jednoznacznie wynika, że... No jeszcze jedna praca, to jest artefakt z performance'u, który był zrobiony na wernisażu przez kolegów, którzy właśnie tutaj siedzą. Ta praca się nazywa... pokazują, że nie chcą mówić, więc... No właśnie. Tulipany, i to właśnie tulipany, czyli rozbite szkło i butelki dla polityków. To no, taki ładny bukiet dostałyśmy jako kuratorki wystawy na wernisażu. No i oczywiście jakby w trakcie tworzenia, jak i po, jak i jeszcze teraz,
wciąż mamy wiele, wiele pytań, bo z jednej strony było tak, że jakby w momencie, kiedy otrzymywałyśmy różnego rodzaju zgłoszenia, to część osób mówiła nam, czy pisała raczej w mailach, że jest to jakby dla nich tam bardzo istotne, bo po raz pierwszy na przykład występują. W sensie, że po raz pierwszy mówią o sobie na przykład w kategorii jakiejś tam i że to jest dla nich bardzo takie emancypacyjne. A my też prowadziłyśmy bardzo wiele dyskusji w trakcie tworzenia tej wystawy, czy w ogóle adresujemy dobrze złość, czy być może chodzi o wiele większą walkę, na przykład nie kwestie tam osób LGBT czy queer w Polsce, czy konkretną ich sytuację, a być może chodzi o zupełnie inne sprawy i my w pewnym sensie wchodzimy w taki, jakby to powiedzieć, fałszywy dyskurs, tak? Że jakby skupiamy się na tym. Więc wiele pytań nam towarzyszyło, być może w trakcie rozmowy jeszcze pojawią się kolejne, na które też będziemy być może chciały porozmawiać. Dziękujemy bardzo.